szczęść Boże. Przyszli księża, czyli klerycy, odwiedzają radio. W tym niewątpliwie wyjątkowym dniu dla każdego kleryka Płockiego Seminarium witamy Was w kolejnej audycji Przyszli księża, czyli klerycy, odwiedzają radio. A dzisiaj witają się z Wami kleryk Paweł Zdziarski i diakon Bogdan Kołodziejski. Witamy serdecznie. No, ten dzień rzeczywiście jest wyjątkowy. Mamy dzisiaj Andrzejki. Od razu sprostowanie. Andrzejki kojarzą się chyba wszystkim z wróżbami, dobrą zabawą. No, w seminarium z wróżbami nie ma to nic wspólnego. Chociaż... Ale już dobra zabawa, jak najbardziej, tak. Dokładnie, chociaż ten kluczowy punkt jeszcze przed nami dzisiaj. Tak, ja między innymi za ten kluczowy punkt odpowiadam, dlatego że jestem na kursie czwartym, a to kurs czwarty odpowiada za przygotowanie całych Andrzejek. Od razu możemy rozjaśnić naszym słuchaczom. Głównie chodzi o sztukę andrzejkową, która zawsze kończy ten dzień. W ogóle andrzejki są takim dniem, kiedy to klerycy przejmują władzę nad seminarium. W zależności ile jest pomysłów, ile jest sił, starają się zagospodarować ten dzień po to, żeby był trochę bardziej radosny i w skrzywym zwierciadle przedstawiają to, co na co dzień może nie do końca wychodzi, albo może konkretne cechy, które wydają nam się śmieszne i które chcemy podkreślić. Nas na kursie jest tylko czterech, ale postaramy się zrobić to naprawdę dobrze. No, ja już nie mogę się doczekać, ale to tylko połowa tej wyjątkowości dzisiejszego dnia, dlatego że dzisiaj przeżywamy też dziki dzień. Jednak co tym dzikim dniem jest, chcielibyśmy usłyszeć od Was, dlatego że to jest nasza zagadka na ten tydzień dla Was. Zauważyliśmy, że zagadki dotychczasowe, które dawaliśmy, często związane albo ze sferą liturgiczną, albo z łaciną, dosyć łatwo jest odgadnąć z jednej strony, bo wystarczy tam gdzieś w Google wpisać dane słowo i odpowiedź praktycznie wyskakuje. A z drugiej strony brzmią tak dziwnie, prawda? No dzisiejsza nasza zagadka brzmi trochę bardziej swojsko, bo dziki dzień, no oba słowa są znane. Jednak no, tutaj chcemy zapowiedzieć, że nie oznacza to, że ta zagadka będzie dość prosta, dlatego że ten dziki dzień funkcjonuje od niedawna w seminarium. No tak, to prawda. Dlatego mamy też nadzieję na waszą inwencję twórczą i na wasze pomysły. Co ten klerycki dziki dzień może pod sobą kryć? Piszcie do nas w komentarzach na naszych mediach społecznościowych. Tak, tam niedawno pojawiło się zdjęcie i tradycyjnie w komentarzach pod tym zdjęciem możecie umieszczać wasze pomysły, co oznacza dziki dzień. Już podpowiedzieliśmy, że ten dziki dzień przeżywamy dzisiaj i jest on bardzo radosny. Przy okazji odpowiedź na zagadkę z poprzedniego tygodnia, co to są skrutynia? Otóż skrutynia są to okresowe rozmowy z przełożonymi przed jakimiś ważnymi wydarzeniami w seminarium, tak jak święcenia czy posługi. I pozdrawiamy w tym momencie kurs piąty, który takie skrutynia przed kandydaturą odbywał niedawno. No dobrze, więc klerycy dzisiaj przeżywają dziki dzień, przeżywają Andrzejki, a my chcielibyśmy wam zaproponować także coś z przymrużeniem oka, coś tak na pół serio. Dlatego audycję, którą dzisiaj dla was przygotowaliśmy i chcielibyśmy się z wami podzielić, nazwaliśmy... Kleryckie wojny. Zanim jednak do tych wojen dojdziemy, musimy wyjaśnić bardzo ważną sprawę. Mówiliśmy dzisiaj już o tym, jak dużo uśmiechu jest w seminaryjnych murach, ale ja nie zawsze o tym wiedziałem. Pamiętam, że jak myślałem o seminarium, o wyborze tej drogi, wyobrażałem sobie często, jak to seminarium może wyglądać. I jakby w mojej głowie najczęściej pojawiali się jakieś takie anioły w sutannach, poważne bardzo, rozmodlone, dążące do kapłaństwa. I co, zaskoczyłeś się, co? Bardzo szybko mi to przeszło. W seminarium mieszkają naprawdę normalni chłopacy, którzy mają bardzo dużo kreatywnych pomysłów, jak można zagospodarować dzień, żeby był on radosny i no właśnie. Nie będzie taki poważny. Nie tylko Andrzej dzień, dlatego że dzisiaj mówimy o Andrzejkach, które rzeczywiście są wyjątkowym dniem, kiedy parodiujemy innych, kiedy się śmiejemy, ale te żarty kleryckie, one trwają właściwie cały rok. Oczywiście też powagi jest, kiedy trzeba, to tak, też jest. Ale myślę, że taki zdrowy dystans też jest bardzo, bardzo przydatny i taką nawet w formacji do kapłaństwa jest po prostu potrzebny. Tak, formacja ludzka zakłada też takie poczucie humoru i nie brakuje go w seminarium. Ja pamiętam jeszcze z zeszłych lat, kiedy byłem na drugim roku, został mi do dzisiaj taki obrazek kleryka, który ma sutannę podciągniętą przez ręce, które ma gdzieś tam w kieszeni schowane, a to dlatego, żeby łatwiej grać w piłkę styropianową. Moi starsi koledzy często na przerwach jeszcze kilka lat temu grali w taką piłkę. Ja też się dołączałem do tej zabawy, tylko trzeba było uważać, żeby zbyt mocno nie kopnąć w stronę któregoś z profesorów. No to prawda, kto nie widział księdza czy
kleryka, który gdzieś tam z podwiniętą sutanną, uważając, żeby nie plątała mu się pod nogami gra w piłkę, zapraszamy do seminarium. To jest obrazek, który trzeba zobaczyć. Ale no właśnie, lubimy sobie żartować i co za tym idzie, lubimy też ze sobą trochę rywalizować. To leży też w męskiej naturze, tak? No, jasne. A skąd ta rywalizacja się bierze? Z bardzo różnych powodów. Po pierwsze, jesteśmy różnymi ludźmi, w różnym wieku często, nie zawsze wszyscy przychodzą do seminarium od razu po maturze, pochodzimy z różnych środowisk i z różnych wspólnot. I to właśnie z jednej strony te różnorodności, a z drugiej strony chęć takiego wspólnego przeżywania czasu, takiego dystansu do siebie i dowcipkowania po prostu, sprawia, że lubimy ze sobą porywalizować, podyskutować. W tym miejscu też chcę powiedzieć, że te kleryckie wojny, o których dzisiaj mówimy, bierzemy w duży cudzysłów. Chodzi tutaj właśnie o taką zdrową konkurencję gdzieś tam z uśmiechem, a nie o atakowanie siebie czy jakąś tam chorą rywalizację. Dokładnie, a tym bardziej, że tych młodzieżowych wspólnot w diecezji płockiej jest naprawdę dużo, także no, mamy z czego wybierać. Tak? Chcemy kilka z nich wam nawet wymienić, ale od razu podkreślamy, że ich kolejność jest alfabetyczna, nie chcemy tutaj stawiać jednej wspólnoty nad drugą, absolutnie nie, możemy to dyskutować o tym i kłócić się na kleryckich korytarzach. Tak jest, a tymczasem w naszej diecezji są takie wspólnoty jak Harcerze ZHP i ZHR, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Laboratorium Wiary, Liturgiczna Służba Ołtarza, Szkoła Nowej Ewangelizacji Świętego Łukasza Ewangelisty, Odnowa w Duchu Świętym, Petroklezja, Ruch Światło-Życie i Wojsko Gedeona. Tak jak widzicie, sporo tego jest i różni klerycy przychodzą do seminarium z różnych środowisk. Ja na przykład, moja formacja odbywała się w Oazie, to tam stawiałem pierwsze kroki mojej bardziej dojrzałej wiary i tam też rozeznawałem swoje powołanie. Tak, ja z kolei wywodzę się z Laboratorium Wiary, w tej wspólnocie jestem od kilku lat i ta wspólnota też rzeczywiście miała ogromny wpływ na moje rozeznawanie drogi powołania, ale to nie jedyne wspólnoty, które są u nas. Dla przykładu, Tomek i Piotrek, którzy prowadzili audycję tydzień temu, są w Wojsku Gedeona. No, a znowu Tomek i Bartek, którzy 2 tygodnie temu prowadzili audycję, są związani z ruchem Focolare. Tak więc widzicie, całe bogactwo różnych wspólnot w seminarium się spotyka. Przygotowaliśmy też dla was nawet takie krótkie statystyki. Sami byliśmy ciekawi, ilu z nas do jakichś wspólnot się przyznaje. To taką ciekawostką też może na początek jest, że 26 spośród nas przed seminarium było ministrantami. I to pokazuje, jaką kuźnią powołań kapłańskich jest zakrystia w każdej parafii. Dokładnie, to bardzo ważna przestrzeń, ale nie tylko. No bo właśnie, 7 spośród nas jest związanych z Wojskiem Gedeona. Tak, podobnie 7 z nas jest związanych z ruchem Światło-Życie. A 7 kolejnych związanych z ruchem Focolare. Mamy jeszcze 2 wspólnoty, które raczkują w naszym seminarium. Jest to Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i 2 z naszych braci do niego należy. I tak samo 2 rozpoczyna nową wspólnotę w naszym seminarium i jest nią Laboratorium Wiary, o czym właśnie tutaj Paweł może zaświadczyć. Tak, organizujemy prawdopodobnie już od grudnia wspólnotę razem ze szkołami katolickimi tutaj przy ulicy Nowowiejskiego. Także będziemy spotykać się raz w tygodniu. Mam nadzieję, że już z raczkującej wspólnoty wejdziemy w taką większą dojrzałość. To bardzo piękne właśnie, że nowe wspólnoty tutaj się rozwijają w naszym seminarium, ale taki jest rzeczywiście charakter całej tej formacji seminaryjnej. Ja pamiętam, że kiedy byłem na pierwszym roku, bardzo prężnie działała Odnowa w Duchu Świętym i to tak rzeczywiście jest, że w zależności od tego, jacy klerycy w seminarium w danym czasie są, to te wspólnoty są bardziej albo mniej aktywne i to się zmienia na przestrzeni tych wszystkich lat. Tak, ja odniosę się jeszcze raz do 2 roku, kiedy miałem okazję zarówno uczestniczyć w wieczorach organizowanych przez Odnowę w Duchu Świętym w modlitwie o uzdrowienie. Z drugiej strony w tym samym czasie wziąłem udział w mszy świętej trydenckiej, która była odprawiana w naszej kaplicy seminaryjnej, także bardzo ciekawy czas. No to właśnie bardzo pięknie pokazuje, jak ta różnorodność buduje seminarium. Absolutnie go ze sobą nie skłóca, nie dzieli, tylko nawzajem różni klerycy mogą z tych swoich doświadczeń korzystać. Zobaczcie, że wszyscy przygotowujemy się do kapłaństwa i mamy nadzieję, że będziemy mogli w tym kapłaństwie w przyszłości służyć, ale żaden z nas nie wie tak naprawdę, gdzie trafi, do jakiej parafii, do jakiej wspólnoty. I gdybym ja nie spotkał Pawła z Laboratorium Wiary, Tomka, Piotrka z Wojska Gedeona, Tomka,
Tomka, Bartka, Sfokolare i innych chłopaków, którzy mają inne doświadczenia, tak naprawdę pewnie nigdy bym nie wiedział, z czym się te wspólnoty wiążą, na czym one bazują. Akurat tutaj, no Bogdan, przepraszam, muszę dodać, że ja wiedziałem, zanim cię poznałem, co oznacza ruch Światło-Życie. No to może to jest znak do tego, że wystarczy tego mojego dzielenia się doświadczeniem w seminarium i pora już się powoli kończyć. No jeszcze pół roku. Mam nadzieję. Dobrze, ale no chcemy podkreślić, że rzeczywiście ta różnorodność, która jest, którą nawzajem się buduje, to jest część naszej formacji seminaryjnej, która mamy nadzieję w przyszłości pozwoli nam budować nasze kapłaństwo. Powiedziałeś, Bogdan, słowo różnorodność i myślę, że taką dobrą puentą tej naszej dyskusji będzie takie stwierdzenie dość znane, że Kościół to jedność w różnorodności, to bogactwo wspólnot. I o tym bogactwie właśnie chcemy jeszcze podyskutować z naszym gościem w drugiej części audycji. Z gościem, który, trzeba przyznać, ma bardzo duże doświadczenie wielu wspólnot, z którymi był albo jest związany. Mimo że ma dopiero kilka lat kapłaństwa, a zanim nasza rozmowa z naszym dzisiejszym gościem, chcielibyśmy was, drodzy słuchacze, zaprosić do odsłuchania piosenki zespołu seminaryjnego, który jeszcze kilka lat temu naprawdę prężnie działał w naszym seminarium, zespołu Chodos. Konkretnie jest to kawałek z płyty Gdzie jesteś i nosi tytuł Przybądźcie tu. Myślę, że ten fragment piosenki, która mówi o tym, że z różnych stron jednoczymy się, by smutek zamieniał się w radość, bardzo pięknie wpisuje się zarówno w nasz dzisiejszy wesoły andrzejkowy dzień, a z drugiej strony w naszą wspólnotową audycję. Tak jest, przerwa muzyczna to też dobry moment, żeby wejść na Facebooka i skomentować zdjęcie, co oznacza dziki dzień, a my słyszymy się już po krótkiej przerwie. Do usłyszenia. Szczęść Boże! Przyszli księża, czyli klerycy, odwiedzają radio. Witamy po krótkiej przerwie muzycznej w audycji Przyszli księża, czyli klerycy, odwiedzają radio. Dla tych z naszych słuchaczy, którzy dopiero włączyli odbiorniki, przypomnijmy, że mówimy dzisiaj o wspólnotach w kościele, który jest, jak stwierdziliśmy przed przerwą, jednością w różnorodności i wspólnotą wspólnot. Dokładnie, ale pojawiają się też różne drogi w tej jednej wspólnocie, jaką jest Kościół. I dlatego zaprosiliśmy do naszego studia gościa, księdza Grzegorza Zakrzewskiego, który jest już z nami, pracownik kurii decyzjalnej w Wydziale Katechetycznym i profesor katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Witamy serdecznie, Szczęść Boże. Witam, Szczęść Boże. Wiemy o tym, że ma ksiądz bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o wspólnoty i różne drogi w Kościele i chcielibyśmy z tego doświadczenia dzisiaj trochę zaczerpnąć. Tak jest. Tak się poukładało w moim życiu, że miałem łaskę, bo tak to poczytuję, jako olbrzymią radość, doświadczyć bardzo wielu różnych wspólnot, od oazy, przez pielgrzymkę, wojsko Gedeona, ruch rodzin nazaretańskich i związane z nim laboratorium wiary, szkoły nowej ewangelizacji, neokatechumenat, przez inne pewniejsze wspólnoty, chociażby jak Wiara i Światło, sporadycznie. Także mam bardzo dużo taki ogląd i doświadczenie rozmaitych wspólnot. No właśnie, mówimy dzisiaj z takim przymrużeniem oka o kleryckich wojnach, przy czym te kleryckie wojny oczywiście bierzemy w duży cudzysłów. A czy ksiądz pamięta z czasów swojego seminarium, ze swoich kleryckich lat, że takie
w cudzysłowie wojny były prowadzone pomiędzy klerykami należącymi do na przykład innych wspólnot, czy powiedzmy będących w różnych grupach. Znaczy to jest chyba nasze naturalne, takie ludzkie, że zawsze są jakieś napięcia i zawsze ścigamy się, mówiąc, moje jest lepsze, moje jest bardziej doskonałe i to, w czym ja jestem, bardziej mi pomaga i uważam, że to powinno być najlepsze. To niezależnie od tego, czy ktoś jest klerykiem, czy ktoś jest lekarzem, czy ktoś jest prawnikiem, zawsze będzie się opowiadał po jakiejś stronie. Kościół, który ma bardzo wiele charyzmatów w sobie, wewnątrz siebie, bo prowadzi go Duch Święty, też będzie tworzył bardzo wiele wspólnot i wśród tych wspólnot klerycy również między sobą za moich czasów się zmagali o różne wspólnoty. A jak jest w życiu kapłańskim? Czy jest łatwiej o taką jedność, porozumienie, czy też taka, powiedzmy też w cudzysłowie, rywalizacja jest? Zależy gdzie. Jak widziałem to w różnych miejscach, jak jeździłem podczas studiów, widziałem bardzo wiele lokalnych miejsc, gdzie bardzo fajnie koegzystowały wspólnoty. To Lublin jest takim przykładem, gdzie jest piękna inicjatywa ewangelizacyjna, źródło, która polega na ewangelizacji całej diecezji i tworzą to grupy ewangelizacyjne, które są połączone z trzech, czterech wspólnot różnych. Są dwie osoby z Neonów, z Neokatechumenatu, dwie osoby z Oazy, dwie, trzy z Odnowy, więc tworzy to się taka różnorodność. I ci ludzie pierwsze co pokazują, wow, my po raz pierwszy mogliśmy siebie poznać. My potrafiliśmy zobaczyć, że ten drugi, ten, który jest inny, który ma inny śpiew, który lubi inne pieśni, który trochę inaczej się modli, on też niesie w sobie Boga. I myślę, że takie nasze wojny gdzieś wewnętrzne są trochę z przymrużeniem oka i gdzieś tam wynikają z jakichś ludzkich słabości, natomiast raczej widziałem wielość w jedności niż wojnę wewnętrzną. Ale mówił ksiądz też o tym, że takie rywalizowanie, czy taka konkurencyjność jest taka dosyć naturalna w nas po prostu. Niezależnie od zawodów, nie tylko w kościele, ale też po prostu w innych jakichś tam przestrzeniach życia. Jeżeli ma ksiądz takie doświadczenie, takiej właśnie jedności w wielości, czy mógłby ksiądz dać nam jakąś przepis na to, co robić, żeby budować jedność, szczególnie właśnie w różnych wspólnotach, które są, żeby co zrobić, żeby pokazywać ludziom bogactwo różnych dróg w Kościele, a nie ich odrębność, jak przeciwieństwo, co często jest gdzieś tam, wybija się. Pierwszy to słuchać Ducha. To jest niesamowite, otworzyć się na Ducha Świętego i pozwolić prowadzić się autentycznie i naprawdę Duchowi Świętemu, to jest pierwsze. I drugie, sięgać do Słowa. Słowo jest czymś, co będzie nas łączyło, będzie nas prowadziło i Słowo odniesie nas do jednego. To Eucharystia. Czy w takim razie, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, możemy tak powiedzieć, że to, co boskie nas łączy, a to, co ludzkie, ze sobą niekoniecznie sprzeciwia. Niekoniecznie to, co ludzkie będzie nas dzieliło, bo może to być dla mnie ubogaceniem. Co powiedziałem, sięgajmy do Słowa, zobaczmy Pawła, który pisze, czy to w liście do Filipian, czy w liście do Galatów, o problemach, napięciach, trudnościach w ramach wspólnoty i w ramach różnych grup, które tam się tworzyły, bo mówi, najważniejsze w liście do Galatów, najważniejsze jest to, że Chrystus jest zgłoszony. Teraz jak mamy napięcie między wspólnotami, to ja powiem, super, jeżeli jakaś wspólnota ma problem, ma obiekcje co do drugiej, zróbcie coś lepiej, zróbcie współzawodnictwo, które zachęci ludzi i pokaże, u nas możemy dotrzeć głębiej, do głębi serca, odkryć Boga. Niech to zawodnictwo nas mobilizuje do coraz lepszej, owocniejszej pracy, zmagania się na Chrystusa. Pan powiedział jedno. Niezależnie z jakiego powodu, najważniejsze, że Chrystus jest zgłoszony. I to jest cel i sedno. Tak, przed przerwą rozmawialiśmy właśnie z Bogdanem, że
jest wiele rzeczy, których, które możemy skorzystać, które możemy przez to, że jesteśmy z różnych wspólnot, to nas ubogaca i żebyśmy skupiali się na tych korzyściach, no potrzebny jest ten dialog, który tutaj, o którym dzisiaj mówimy. Nie wiem, czy ksiądz jest na, należy do jakichś grup na Facebooku, grup katolickich, różnych właśnie, czy o różnych duchowościach, czy powiedzmy różnych stowarzyszeń. Ja do takich grup należę i wśród tych dyskusji na forach internetowych często wyodrębnia się taki podział na tradców, tradycjonalistów i z drugiej strony na charyzmatyków. To jest taki duopol, który się gdzieś tam tworzy. Jak tworzyć, jak dążyć do jedności pomiędzy takimi, tylko też w cudzysłowie, skrajnościami, jak pomiędzy tymi osobami tworzyć jedność, jak nie pogłębiać podziałów, a ukazywać wspólny cel? To jest proste. Bądźmy wierni Kościołowi. Bądźmy wierni temu, co jest w przepisach liturgicznych. Nie kombinujmy, nie majstrujmy przy liturgii tam, gdzie Kościół wyznacza bardzo jasne, bardzo piękne granice. To Benedykt XVI powiedział, najpiękniejszą, najwspanialszą katechezą jest dobrze, wiernie sprawowana liturgia. I teraz, jeżeli będziemy się kierowali tym, co daje Kościół, tym, co przynosi Kościół, to będziemy potrafili odkryć to piękno. A z drugiej strony ktoś, kto będzie radykalnie odrzucał charyzmatyczność, to gdzie znajdzie miejsce dla kardynała Suenesa, dokumentów z Malines i działanie Ducha Świętego, który pięknie wyraził się w Soborze Watykańskim II, który ciągle się wyraża. Bo z jednej strony mamy badać duchy, czy są z Boga, ale z drugiej strony mamy nie gaśni duch. I środek to nie jest, każdy musi z czegoś ustąpić. Środek to jest zapytanie, a gdzie w tym środku stoi Duch Święty? Gdzie w tym stoi Chrystus? Gdzie w tym stoi Bóg? I pytanie, czy ja, będąc, nie wiem, tradycjonalistą, będąc charyzmatykiem, czy ja chcę realizować siebie, czy ja w centrum stawiam Boga? Ja nie będę ukrywał, że dla mnie wzorem i tutaj przecudnym przykładem takiej pięknej koegzystencji tego jest biskup Grzegorz Ryś, arcybiskup łódzki, który prowadząc konferencję potrafi z jednej strony odwołać się pięknie do Pisma Świętego, przeanalizować, zrobić egzegezę, odnieść się do pierwotnego kościoła, do, nie wiem, Bernarda z Clairvaux czy świętego Franciszka, a potem pięknie odnieść się do współczesnych realiów i działania Ducha Świętego we współczesnym świecie. No ja to widziałem wielokrotnie na różnych spotkaniach, jeżdżąc na Ogólnopolską Szkołę Ewangelizatorów, gdzie był biskup Ryś, a ewangelizację podczas Światowych Dni Młodzieży czy na Przystanek Jezus. I pięknie wtedy jakby współpracował. Zresztą Paweł, sam byłeś na tej ewangelizacji podczas Światowych Dni Młodzieży i to było widać, jak z arcybiskupa Rysia wypływa ta jedność Kościoła. Tak, ja tutaj potwierdzam. Arcybiskup obecnie, a wówczas biskup Grzegorz Ryś mi się tak skojarzył właśnie z taką postawą z jednej strony biskupa, nauczyciela, ale z drugiej też takiego, taka ludzka postawa, jak stał z nami w kolejce po jedzenie, rozmawiał. No i też to, co ksiądz powiedział o tym łączniku pomiędzy tradycją i charyzmatami, rzeczywiście dało się to poczuć na przykład na mszy świętej z uwielbieniem, podczas której było dużo też łaciny. Mówił ksiądz bardzo dużo też o tym, że dobra jest ta znajomość wspólna, czy tej wielości, do której można się potem odnosić, mówił ksiądz o swoim doświadczeniu, czy też o tym, co robi właśnie arcybiskup Ryś. Ale takie mam pytanie, czy wspólnoty dla kapłana to jest tylko kwestia duszpasterstwa, to jest tylko kwestia różnych dróg, którymi można dotrzeć do młodych czy do starszych osób, czy jest też dla księdza osobiście w tym jakiś wymiar autoformacji, czy ksiądz z tego bierze też coś dla siebie, czy to po prostu jest droga dojścia do innych ludzi? Myślę, że to więcej niż nawet autoformacji. W dzisiejszym świecie to jest kwestia życia lub śmierci.
zaangażowanie się we wspólnotę. I tutaj myślę, że w pierwszym wypadku to jest wspólnota parafialna. Nie musimy szukać tutaj jakichś nadzwyczajnych rzeczy, bo liturgia niedzielna, pięknie, dobrze, wiernie sprawowana i takie zadbanie o takie wymiary wspólnotowe w parafii, majowe, różaniec, czerwcowe, procesje w czasie Bożego Ciała, milion rzeczy, które są, katecheza dzieci na poszczególnych etapach, katecheza sakramentalna, to wszystko jest spotkanie ludzi wokół Chrystusa, to jest wspólnota. I jak mówi Sobór, parafia jest wspólnotą wspólną. I teraz to jest pierwsza wspólnota i jeżeli ksiądz nie będzie doświadczał wspólnoty takiej, to nie będzie się rozwijał, nie będzie duchowo wzrastał. A potem w tej parafii może być Ruch Rodzin Nazaretańskich, Wojsko Gedeona, Oaza, Odnowa, Legion Maryi, pozdrawiam serdecznie, ostatnio dla was prowadziłem Dzień Skupienia, wspaniała, bardzo fajna wspólnota, i milion innych rzeczy, Akcja Katolicka, KSM, możecie wymieniać dalej, Neokatechumenat, każdy niesie w sobie jakiś charyzmat. Jeżeli będziemy pokorni, to będziemy wzrastali, i to jest piękno Kościoła, który jest różnorodny. No, wydaje się idealna puenta naszej rozmowy. Dziękujemy bardzo za tę szczerą rozmowę, za ten kilka słów od księdza Grzegorza Zakrzewskiego, naszego wykładowcy w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, ale też pracownika Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej. No i jak się okazuje, doświadczonego księdza, jeżeli chodzi o wspólnoty, i mamy nadzieję, że nie tylko jeżeli chodzi o wspólnoty. Dziękuję bardzo, że ksiądz się podzielił tym, czego my jeszcze nie mieliśmy okazji doświadczyć, a mamy nadzieję, że to przed nami. A my przypominamy jeszcze o naszych mediach społecznościowych, gdzie znajdziecie zdjęcie z nami oraz z naszym dzisiejszym gościem i zagadkę, którą jest dzisiaj Dziki Dzień. Podpowiem, że tego dzikiego dnia zostało nam jeszcze trochę, no i niedługo lecimy na Andrzejki. Dokładnie, ja już nie mogę się doczekać, a tymczasem żegnają się z wami diakon Bogdan Kołodziejski, kleryk Paweł Zdziarski i nasz dzisiejszy gość, ksiądz Grzegorz Zakrzewski. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże! Przyszli księża, czyli klerycy, odwiedzają radio.